Witam Was serdecznie, wrocławskie wibracje. Wrocławskie wibracje tym razem dorwały zespół NURF. Dobrze wypowiedziałem tak, nazwę? NURF, tak, oczywiście. Tak, oczywiście, NURF. Słyszałem, że jesteście najmłodszą kapelą tegorocznego przeglądu. No, tak, tak się tak, złożyło, tak się akurat. Złożyło, że jesteśmy najmłodszą kapelą tego przeglądu i chyba całej muzycznej bitwy, bo nie spotkałem się jeszcze z kapelą w naszym wieku. Podczas wysyłania SMS-ów i głosowania na kapelę. Czyli jeździcie z ochroniarzem po to, żeby tam nikt Wam na przykład nie połamał gitar? Nie, jeździmy. Jeździmy jeszcze w tej chwili z rodzicami na koncerty. Jeszcze nikt z nas nie ma 18 lat, także. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze chwilę poczekamy, aż będziemy mieli prawo jazdy czy tak. Niestety na razie musimy jeszcze wozić się z rodzicami. Jeszcze na ich rękę właśnie, wszystko załatwiamy. A nie sądzicie, że to jest fajny klimat, żeby właśnie któryś z waszych rodziców stał się waszym menadżerem i takim przedstawicielem na całą Polskę? Na razie jeszcze o tym nie myślimy, ale raczej chcielibyśmy się uwolnić od rodziców. Chcielibyśmy kogoś ze mną. Chcielibyśmy mieć kogoś ze mną. Graliście gdzieś w jakichś innych miejscach i to macie się czym pochwalić. Tak. No, zajęliśmy pierwsze miejsce na przeglądzie kapel w Sycowie. Ale chyba naszym największym osiągnięciem jest drugie miejsce na przeglądzie kapel w Legnicy, gdzie wzięli się dział Ślimak i Ola z AC Drinkers. Jest to dla nas na pewno duży wzór. Zespół, który osiągnął naprawdę mega status w kraju i za granicą. I jest to dla nas bez wątpienia najważniejszy, największy największe sukces. Tak, największe osiągnięcie. Na początku grał z nimi inny perkusista z ich miejscowości, z której pochodzi gitarzysta nasz. No i tak się złożyło, że nie miał swojego zestawu perkusyjnego, no i poznali mnie i zaczęliśmy razem grać. No i jeszcze bez Oliny. Graliśmy w trójkę. Podłapał nasze klimaty i stał się... Tak, dopiero zaczynając rockowym perkusistą. Tak, bo zaczynając, wtedy, kiedy zaczynał z nami grać, był jeszcze jazzowym perkusistą po szkole muzycznej. Ledwie co ukończył 4-letnią szkołę muzyczną, w której uczył się grać jazzu. No i musiał się przerzucić na trochę ostrzejsze klimaty. Ale to bardzo mu pomogło. Z bardzo dobrym skutkiem. Bardzo pomogło, bo już techniki nabrał. Tak, nabrał techniki. To jest najważniejsza część. Basista, jak to się zaczęło? Bo też są takie klimaty, że no, gitarzysta, wiadomo, rwanie panienek, gdzieś frontman z przodu, tam rzucają jakieś przedmioty, skaczą, adresy na kartkach, basista gdzieś z tyłu, ale dlaczego się zająłeś basem? No i tu znów się pojawia Maciek, ponieważ to gdy jego poznałem, on mnie nabył na bas, no i wtedy postanowiliśmy coś razem zrobić, no i tak się to do dzisiaj wszystko kręci. To, że gram na basie, to jest jego zasługa właśnie. Gitarzysta, początki, Iron Maiden czy coś świeższego? Nie. Od razu od New Metalu zacząłem, tego co gramy. Autentycznie w 2001 roku, gdy miałem 9 czy 10 lat, usłyszałem zespół POD. I tak mnie on zafascynował, że do dzisiaj jest to mój ulubiony zespół i z niego czerpię inspirację. Tam grają moi ulubieni gitarzyści, no i dzięki nim słucham takiej muzyki i rozkręciłem tę kapelę. No i na końcu została nam wokalistka oczywiście. Śpiewasz, bo śpiewasz, czy śpiewasz, bo lubisz? Śpiewam, bo lubię. A jakiś instrument przy okazji, czy raczej odpada? No to chodzę do szkoły muzycznej na gitarę. Zbliżają się wakacje, praca na plantacji truskawek albo malin, czy raczej właśnie gdzieś koncerty, jeżdżenie i szukanie czegoś ciekawego? Nie, zapowiadają się 2 miesiące grania i w sierpniu demo. Jakieś poważne demo. Szykujemy się do nagrania dobrej demówki, aby rozpromować się. Tak, ponieważ jeżeli nie ma się dobrego dema, to jest nic, to nic nie zrobimy z zespołem, jeżeli nie będziemy mieli się czego pokazać na zewnątrz. Nic nam jeszcze wtedy nie pomoże. No what you gonna say, what you gonna do when I come to destroy you? I can shoot you but you kill you, I have no reason to live alone. Even you're around, you have no place to hide. I will find whatever you will be. I can see what you gonna do, I can see it through your mind. Have no place to hide, I can kill you, I feel it all. Won't make me sad, I can cry but my tears can't hold the light. Even if I'm God, you'll drink my blood. You'll drink my blood. You'll drink my love, God. Waiting to be here like you, why they can't live on the kill and the flat up. Let's return, remember they return, remember they. Kolejna kapela dzisiejszego finału właściwie przeglądu kapel z Dolnego Śląska, zdolnych kapel z Dolnego Śląska, zespół Zakaz Plakatowania. Witamy. Ciężko wam było się tutaj dostać do finału, czy raczej nie?
Szczerze mówiąc, nawet nie mamy pojęcia, czy były jakieś schody przed nami, bo po prostu dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w finale. Dowiadywaliśmy się, że przechodzimy przez kolejne etapy. Bardzo przyjemnie. No i miło jesteśmy tutaj w finale. Coś postaramy się jeszcze dalej zarzeźbić, żeby nie było, że tak tylko poddajemy się na czwartym miejscu. Czy uważacie, że właśnie taki sposób na głosowanie, czyli wysyłanie SMS-ów, to jest całkiem sprawiedliwa sprawa, czy niekoniecznie? No, różnie to bywa, bo mogło się na pewno zdarzyć, że prawda, ktoś wysyłał na siebie, że nie wiem, ktoś mógł sobie wykupić przecież kartę za 200 zł i napchać tych SMS-ów tam na tyle, żeby było akurat jakieś zwycięstwo. To od takiego małego szkraba wiedziałem, że będę grał na gitarze, to mnie wujek zaraził i no i tak się potoczyło, że gram i grać będę, dopóki będzie siła. Od kiedy istnieje zespół Zakaz Plakatowania? W takiej formie jak w tej chwili, tak, w takim jak dzisiaj zobaczymy, to troszeczkę ponad rok. Ale wcześniej z naszym basistą bardzo dawno się spotkaliśmy, jako młodzi chłopcy w szkole średniej. Dogadaliśmy się, że gramy na instrumentach i nasze wspólne jakieś tam brzdąkanie przerodziło się w no, coś ciekawszego zdecydowanie. Później dochodziły kolejne osoby. Przez cały zespół przewinęło się około, nie wiem, 15-20 osób. Ciężko to teraz policzyć, bo byli tacy, którzy się pojawiali na jednej, dwóch próbach, byli tacy, którzy z nami troszkę pokoncertowali nawet, ale później coś tam im nie pasowało, bądź nam nie pasowało i lecieli. Wokalistka zespołu to właściwie najnowszy nabytek, bo jeśli zespół w takim składzie istnieje od roku, to jest to taki najnowszy, najświeższy nabytek. Tak, spłacamy raty jeszcze za nią cały czas w banku. No zobaczymy, no jeszcze jakieś 30 lat mamy podpisany kredyt studencki. Zobaczymy, no na razie się spisuje, jest dobrze, więc nie planujemy wymiany wokalistki w każdym razie. Wakacje to raczej czas na relaks, czy gdzieś będziecie jeździć po różnych festiwalach? Może tak, usiłujemy dostać się na kilka dużych festiwali, nie wiem jak to będzie wyglądało, wysłaliśmy demo, czekamy na jakieś odpowiedzi, między innymi na przystanek Woodstock też próbujemy, a czemu nie, fajnie byłoby zagrać przed tak wielką, chyba najfajniejszą publicznością w naszym kraju. A tak ogólnie mniejsze koncerty po klubach, raczej odkładamy to na jesień, bo wiadomo jak z Wrocławia czy z tego typu miast wyjeżdżają studenci, to te miasta tracą połowę swoich mieszkańców. I po prostu no, nie ma dla kogo grać, nikt nie przychodzi do klubów raczej na wakacjach. Przypomniałeś mi taką sprawę, wolicie grać właśnie w zamkniętych klubach, czy raczej na otwartych przestrzeniach, gdzie jest więcej ludzi, więcej swobody, więcej świeżego powietrza? Czy raczej zadymione knajpki? Ja osobiście raczej zamknięte pomieszczenia, mimo wszystko jakoś tak, przede wszystkim to lepiej brzmi wszystko w środku. No, oczywiście jeżeli akustyka na to pozwala, bo to też różnie bywa. A poza tym jest bliżej z tą publicznością, bo zazwyczaj duże sceny, tak jak graliśmy na przykład na Juvenaliach, to publiczność stała gdzieś tam daleko przed nami, prawda, jej tam nie widać za bardzo, więc jest kłopot z takim sprzężeniem zwrotnym z publicznością. Czemu zakaz plakatowania? Ktoś wam kiedyś drzwi na próbach gdzieś zalepił i nie mogliście się wydostać? Szczerze mówiąc, to po prostu kolega z zaprzyjaźnionego zespołu kiedyś tak rzucił po prostu, że to mogłaby być niezła nazwa. Przyjęła się, na razie się sprzedaje całkiem nieźle, także... Czyli żywioł. O, oczywiście. Gramy rocka i wszystko idzie na żywioł. I tak trzymać. Tak trzymam. Zapraszamy na naszą stronę, na naszą witrynę na MySpace'ie www.myspace.com/zakazplakatowania, ewentualnie na inne różne serwisy, gdzie się również pojawiamy. Podróżuję po swym ciele, szukam własnej kieszeni. Gdy ją znajdę, do niej wpadnę, nie próbując nic zamienić. Potem wymknę się po cichu, wrócę tam, gdzie byłem. Całą tą podróżą jeszcze się nie zmęczyłem. Czuję, że nie muszę, czuję też, że nie chcę. Pójdę poprzez drogę, sprawdzę, czy tam jestem. To nic gorszego nie może mnie spotkać. Nie mogę tam, gdzie jestem, siebie zastać. Hey! Tym razem przed nami zespół Behavior w jednej, drugiej? Jednej, drugiej. Czyli trzech pozostałych gdzieś tam opiekuje się sprzętem, żeby ktoś nie przedziurawił membran, nie pociął strun i tak dalej.
No tak, dokładnie. Jest nas tutaj trzech. Gdzie czwarty? Czyli Patryk, Jarek, Piotrek, Matiach, Maciek, czyli ja. Jest jeszcze Piotrek, nasz perkusista i Iwar, nasz gitarzysta. Mamy jeszcze jednego wirtualnego członka, ale powiedzmy, że dzisiaj go i tak miało nie być, więc... Nie starałeś się zainteresować jakimś instrumentem? No, tak coś prywatnie tam coś tam sobie gram na gitarze basowej, ale tak tylko jakby dla siebie. Gdzie jest basista? Wiesz, że może cię wygryźć? Stara się. Skromnie, że oczywiście tam próbuje, delikatnie, a co dalej? To jego musisz pytać, co dalej. Jak basista zaczął? Czy nie było komu grać i po prostu przeniosłeś się na cztery struny? Czy zacząłeś tak całkiem inaczej, z innej strony, bo akurat spodobał ci się, nie wiem, no zawsze wiesz, ten, kto najmniej umie, to gra na gitarze basowej, prawda? Potem już jest tylko drummer, nie? Masz cztery struny. Tak, mam cztery. Mówię, niżej już jest tylko perkusja, więc no. Ja akurat odpowiadam za drugą paszczę, także chwilowo jestem nieinstrumentalny, ale generalnie, no, tak jak każdy z nas, gdzieś tam coś pykał. Ja przez jakiś czas grałem na gitarze, teraz no, bardziej jestem jakby zainteresowany tym, żeby właśnie jakoś tam bardziej rymami żonglować niż grać na instrumencie. Zresztą, no, umówmy się, jestem na tyle kiepski, że żaden zespół mnie nie chciał. Zacząłem grać, ponieważ miałem za dużo czasu w szkole. No a ja zacząłem grać na rakiecie do tenisa, jak miałem parę lat. To było też fajne. Co leciało w tle z radia typu Taraban? Boże, ty mój, nie pamiętam już dzisiaj. Coś tam pewnie leciało, a nawet jak nie leciało, to mi to nie przeszkadzało. Mi muzyka nie przeszkadza. Ja wolę grać w małych klubach zdecydowanie. To jest pod każdym względem fajniejsza sytuacja. Lepszy kontakt z publicznością? Tak, no i wiesz, no klub jest takim specyficznym miejscem, gdzie się, wiesz, wytwarza jakiś bezpośredni kontakt, bo jak grasz plener i masz tam 20 metrów do publiczności, która nie wiesz, jak w ogóle to wygląda, nie ma takiego kontaktu bezpośredniego. Pub to jest, myślę, że wiesz, no odpowiedzią na to jest chociażby coś takiego, że dużego formatu gwiazdy, tak jak Prince na przykład potrafi robić duży koncert plenerowy i na przykład gra bez zapowiedzi w jakimś małym klubie. Więc to sprawia frajdę, wiesz, nie tylko muzykom nieznanym, ale też, wiesz, no, każdemu, kto po prostu gra. No. Mały klub to jest to. Sprawa związana z pewnym serialem dla dorosłych, oczywiście rysunkowym. Te pytania zdarzają się dość często? Te pytania zdarzają się zawsze. Zawsze przy okazji wywiadu jest takie pytanie. Nie wkurza was to? Umówmy się. Bardzo wiele osób zna nas dlatego, że obejrzało serial i usłyszało tam muzykę. I dopiero później zaczęło drążyć albo w kierunku strony, albo w kierunku jakichś tam płyt i takich rzeczy, nie? Więc no jakby no, przy takiej sile rażenia tego serialu no, jesteśmy na to trochę skazani. I nie będziemy udawać, że jesteśmy sobie jakąś tam gwiazdą, która nagle tak się akurat złożyło, że zagrała w tym serialu, tylko wiele osób twierdzi, że możemy zagrać na jakimś koncercie jako jakaś tam gwiazda wieczoru, bo znają nas z serialu. Nie? Teraz to się takie robi prawie, że masowe. No. To znaczy, no powiem tak, no jak idę ulicą i słyszę dzwonek z kawałkiem mojej muzyki, no to chyba jest to już trochę masowe. Wtedy ogarnia cię dreszcz. Niekoniecznie. Teraz są tylko siebie bardziej, algorytm jest wpisany na stałe. Im dla
zacementowany był i aplikowany od dziecka. Nikt nie może zrobić, skoro tak twierdzisz, to tutaj jest zakupiony towar, a tu reszta. Wsadź sobie swoje pieniądze, wsadź je do kieszeni, oszczędzaj. Czekaj, aż świat się zmieni, a świat zmieni ciebie i twoje serce wylądujesz na śmietniku, tam gdzie twoje miejsce. Mały fragment zespołu Sakra teraz przed waszymi oczami. Dlaczego? Dlatego, że nie posiadają się z radości, gdyż właśnie w dzisiejszym dniu wieczorem wygrali praktycznie jednogłośnie wielką muzyczną bitwę. Kolejny finał muzycznej bitwy w Wrocławiu, gdzie zespoły zdolne z Dolnego Śląska spotkały się. Oczywiście to się jakoś przez parę miesięcy ciągnęło, tak? Wykańczaliście po kolei wszystkich. To był ostatni, czwarty etap tego konkursu. Wcześniejsze były SMS-owe, a tutaj publiczność wybrała zwycięski zespół. Jesteśmy dumni, cieszymy się, że ludzie lubią naszą muzykę i idziemy dalej. Czy ta muzyka była lubiana przede wszystkim przez waszych znajomych, rodziny, czy po prostu nazbierały się trochę ludzi obcych? Owszem, nie ukrywamy, że były tutaj nasze rodziny, ale... Damy koleżance skończyć. No ogólnie zasady były takie, że wszystkie zespoły miały do rozdysponowania taką samą ilość biletów. Także tutaj tak czy siak byli znajomi, oczywiście, że tak. Ale cała reszta, czyli tak właściwie chyba przeważające głosy, to były osoby z zewnątrz, to były osoby neutralne. Przypomnijcie mi, bo właściwie nasi widzowie nie będą wiedzieli, co było nagrodą dla zwycięskiej kapeli. No to my byśmy sami bardzo chcieli wiedzieć. Nie, ja wiem, ja powiem. Nagrodą dla zwycięskiej kapeli jest sesja nagraniowa w Polskim Radiu Opole. Ponoć tam mają najlepsze studio w kraju, oczywiście z Polskiego Radia. I wycieczka do luksusowego hotelu. Tak, to słyszałam. Miejsce jest tajemnicze, ale jest to jakiś luksusowy hotel. No i udział w prestiżowym konkursie Polskiego Radia w Hajnówce. Tak. Jeśli chodzi o ilość miejsc na tym wyjeździe, to jest ograniczona, czy jedzie cała kapela? Czy też będziecie sobie łamać ręce, kto pojedzie, a kto nie? Liczymy na to, że pojedzie cała kapela. Inaczej to myślę, że nikt z nas nie pojedzie. Skąd pomysł na takie zawodowe dredy? Bo nie wiem, czy widzicie, jest tutaj koło mnie naprawdę dość czadowy człowiek. Dzień dobry, tak. Dziękuję, że jestem czadowy. Pomysł na dredy właściwie zrodził się już jakiś czas temu, ponieważ w duszach mamy właśnie taką czarną muzykę. No i chcieliśmy jakoś zamanifestować to, bo tutaj ja na przykład swoje włosy już dawno temu ścięłem, jestem u siusieńki. Czy kręcisz też dredy na klacie? Oj, nie tylko. Dobra, zespół Sakra, bardzo, bardzo się cieszę, że dotarliście do dzisiejszego finału, no, czyli wasza przyszłość jawi się w bardzo kolorowych barwach. Miejmy no nadzieję. Liczymy. Chcieliśmy podziękować wszystkim słuchaczom tutaj zgromadzonym i tym, którzy wydawali swoje ciężko zarobione pieniądze w poprzednich etapach. No, aż to nas. Głosując na nas. Dzięki. Myślałem, że nie udam złapać się was przed koncertem, gdzieś po próbach, ale udało się po i to z całkiem zawodowym zakończeniem. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i też mam cichą nadzieję, że będzie o czym rozmawiać następnym razem.
Gratulacje. Gratulacje. Dzięki. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dreadman, gratulation.